Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drusty52 i moi drodzy, witam was w ostatnim odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie już tym ostatnim z tego dodatku. Nie do końca jest tak, że żegnamy się z Wiedźminem na zawsze, ponieważ jeszcze mamy jedynkę do przejścia, którą odkładałam u siebie na kanale, bo jest jedną z dosyć długich serii. I szczerze mówiąc, no to wiadomo jak z tym wszystkim jest. Fajnie by było sobie to troszeczkę pomieszać i porobić inne też rzeczy. Więc na razie nie będzie tutaj Wiedźmina przez jakiś czas. Myślę, że wrócimy do jedynki nie wiem kiedy, a może dopiero jak wyjdzie remake i po prostu zostawimy sobie tą podstawową wersję w spokoju. Chociaż nie ukrywam, chciałabym ją przejść, ale to jeszcze na spokojnie, może pod koniec roku. Teraz będę chciała zająć się znowu prawdopodobnie jakimiś modyfikacjami do Gothica, bo troszeczkę powiem szczerze, że tęskniłam się za Bezimiennym czy za w ogóle światem Gothica, bo niekoniecznie będzie to modyfikacja, która opowiada o historiach Beziego, ale no zobaczymy. Tymczasem idziemy porozmawiać ze Sianą. Dzisiejszy odcinek będzie myślę, że też dosyć długi, bo mamy sprawę właśnie tej ceremonii, a później epilogu, więc na spokojnie. Najpierw Sianna. Dowiedzieliśmy się ostatnio, że Sianna planowała zamach na Annę Henriettę i właśnie Henrietta miała być piątą ofiarą bestii. My już dobrze wiemy, że to się nie spełni, biorąc pod uwagę fakt, że bestia już nie żyje, czyli Detlaf. Także no, to już wiemy. I tak naprawdę ta opcjonalna część właśnie zależy na tym wszystkim, no nie? W sensie opiera się na tym właśnie, że próbujemy teraz, można powiedzieć, doprowadzić do dobrego zakończenia, czyli pogodzić obie siostry. Jeżeli byśmy olali całkowicie sprawę Pucybuta, piątej ofiary, albo tutaj Sianny, a wiedzielibyśmy o piątej ofierze, to i tak by nam to nic nie dało, wtedy mamy neutralne zakończenie. Już nie złe, bo złe jest wiążące ze ścieżką ukrytego, albo ogólnie ze śmiercią Sianny, a Sianna no nie zginęła. Dobra, czyli co, idziemy. Myślę, że to nie będzie takie proste. Jeszcze powyżej. Stać! Z drogi, muszę się pilnie zobaczyć z Sianną. W jakiej sprawie? Muszę ją przesłuchać. Wypłynęły nowe fakty, które wymagają wyjaśnienia. Prawdopodobnie planowała zamach stanu. A, no to... dobra. Wyście są ten Wiedźmin, co sprawy rozwiązał. To jesteście upoważnieni. Ale macie tylko parę minut. Będę się streszczał. Dobra, mamy szczęście. Ale chyba warto było powiedzieć właśnie prawdę, no bo... no bo tak jest już. Wiedźmin będzie rozmawiał z osadzoną. Zróbcie sobie chwilę przerwy. Byleby to nie za długa chwila była, bo to nieobyczajnie. Przyszedłeś sprawdzić, jak się miewam? Dobrze, dziękuję. Wstążeczka od Artoriusa spisała się wybornie. Wielka szkoda, że mi ją zabrano. Wiem, kim miała być piąta ofiara. Matko, to twoje węszenie jest chyba kompulsywne. Ja siedzę w więzieniu. Detlaf nie żyje. Może byś już odpuścił? Sianna, przestań udawać, że ci wszystko jedno. Wiem, że to tylko poza. I zaczyna mnie to już naprawdę męczyć. Czemu chciałaś ją zabić? Taki świetny śledczy, a pytał rzeczy oczywiste. No, czemu, Geralt? Czemu? Bo odwróciła się od ciebie, a potem wykreśliła cię z pamięci. Brawo, Geralt. Kolejna zagadka rozwiązana, a twoja niezdrowa ciekawość zaspokojona. Co teraz? Podzielisz się swoim odkryciem z Anną Henriettą? Jej życie nie jest już co prawda zagrożone, ale może dołożyć ci jakąś premię do nagrody. Pewnie się podzielę. Niekoniecznie ze względu na pieniądze. To czemu? Powinna wiedzieć, bo jeśli kiedyś cię uwolni, pewnie znowu spróbujesz ją zabić. Pewnie tak.
Może po prostu przestałabyś wreszcie rozpamiętywać swoje liczne krzywdy i jej wybaczyła, co? A czemu niby miałabym to zrobić? Ze względu na stare czasy. Kochałyście się przecież. Proszę cię, nie wiem, kto ci naopowiadał takich bzdur, ale... Czytałem dziennik waszej guwernantki. Bawiłyście się razem, byłyście nierozłączne. Anarietta pakowała cię czasem w kłopoty, owszem, ale też próbowała cię bronić. A kiedy miałaś koszmary, tylko ona potrafiła cię uspokoić. Wiesz, jak to jest. Czas potrafi wypaczyć wspomnienia, a potem w głowie zostaje tylko to, co było złe. To czemu się mnie wyrzekła, skoro mnie tak kochała? Co? Siana, ile ona miała lat, kiedy cię wygnano? 12? 13? Była dzieckiem. Co miała zrobić? Dokonać zamachu stanu? Wykraść ojcu pieczęć i sfałszować twoje ułaskawienie? Była bezsilna. Nie wyparła cię z pamięci dlatego, że byłaś jej obojętna, tylko dlatego, że tak bardzo przeżyła twoje wygnanie. Zapomniała, bo tylko tak mogła poradzić sobie z bólem. Mówiłeś prawdę tam, w krainie tysiąca baśni. Naprawdę byś chciał, żeby ta historia dobrze się skończyła, co? Wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Idź już, Wiedźminie, bo jeszcze przepadnie ci ten medal. Szkoda by było. Bywaj, Siana. Pan de la Tour sobie życzy cię widzieć. Pójdziemy od razu? No, idziemy. Chodźmy. Też mam do niego sprawę. Wydaje mi się, że nam się udało i dojdzie do dobrego zakończenia, ale to jest taki moment, kiedy dowiemy się dopiero na ceremonii w konkretnym etapie. Damien. Geralt. Najwyższy czas. Gotowy na ceremonię? Źle wyglądasz. Nie wyglądasz najlepiej, Damien. Ale kiedy cię poprzednio widziałem, było jeszcze gorzej. Przykładam wyciąg zarniki. Już prawie tego nie czuję. Posłuchaj. Znalazłem dowód na to, że Anna Henrietta miała być piątą ofiarą Detlafa i Sianny. Jesteś tego pewien? Obawiam się, że tak. Niewiarygodne. Mało jej było intryg, morderstw i tego piekła, które rozpętała w mieście? Chciała się jeszcze targnąć na własną siostrę? Na głowę państwa? Natychmiast postawię swoich ludzi w stan gotowości. Trzeba zwiększyć straż przyksiężnej i dobrze pilnować Sylwii Anny podczas przesłuchania. Zajmę się tym osobiście. Dzięki za czujność, Wiedźminie. Doceniam twoje zaangażowanie. W takim razie zaczynajmy ceremonię. Chodź ze mną. Księżna czeka. Mam nadzieję, że to nie miało wpływu. Jeżeli miało, to wam pokażę po prostu wszystkie zakończenia gry. W imieniu gildii błagam o pomoc. Jaśnie oświecona. Bez beczek cała produkcja stanie, a wtedy będziemy skończeni. Spłonęły wam wszystkie? Ogromnie nas to smuci. To bardzo zła wiadomość. Tak, jaśnie oświecona. Do pożaru doszło, kiedy potwory wdarły się do magazynu. Błagam o pomoc. Członek Straży Pałacowej zostanie wysłany, aby zbadał zgliszcza. Jeżeli jest tak, jak mówisz, odpowiednia rekompensata będzie wypłacona z książęcego skarbca. Dziękuję, jaśnie oświecona.
Wasza miłość. Przybył Geralt z Rivii. Moi drodzy, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Spośród wszystkich obowiązków, jakie spoczywają na mnie jako księżnej, ten jest najmilszy memu sercu. Zostanie teraz przyznany Order Vitis Vinifera. Najwyższe odznaczenie tu są. Niech wystąpi Wiedźmin Geralt z Rivii, zabójca bestii z Beauclair. Życzeniem naszym jest uhonorować Wiedźmina, który ocalił Beauclair przed straszliwą bestią. Niechaj ten symbol przypomina wszystkim, że Wiedźmin na zawsze pozostanie przyjacielem Beauclair. A prywatnie bardzo ci dziękuję, Geralt. Damian przekaże ci nagrodę za doskonale wykonane wiedźmińskie zlecenie. Dziękuję. Oprócz tego mam dla ciebie jeszcze niespodziankę. Postanowiłam przekazać ci kilkanaście beczułek Sangreal, wina przeznaczonego wyłącznie na książęcy stół. Będziesz mógł go wreszcie spróbować. No jak? Cieszysz się? Czuję się wielce zaszczycony tym wyróżnieniem. Dziękuję. Ufam, że zrobisz z tego dobry użytek. Za moment będę rozmawiała z Sianą. Czy możesz mi towarzyszyć? Dzięki tobie odzyskałam siostrę, ale też dzięki tobie wiem, co ma na sumieniu. Jako głowa państwa muszę ją sprawiedliwie osądzić. Ale z drugiej strony, na boków, przecież to jest moja siostra. Jeśli moja obecność w czymś pomoże, to oczywiście zostanę. Proszę wszystkich o uwagę. Odbędzie się teraz przesłuchanie osoby zamieszanej w morderstwa, które miały miejsce w Beauclair. Kapitanie Delatour, proszę wprowadzić Sylwię Annę. Zaraz zobaczymy, czy nam się udało. Będzie dobre, czy będzie neutralne? Dobre pytanie. Wiedźmin będzie brał udział w tej rozmowie? Księżna poprosiła mnie o to. Sylwio Anno, dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą. I serce nie pozwala mi potraktować cię jak pospolitą przestępczynię. Dlatego poprosiłam Geralta, aby mi doradził jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz, co Wiedźmin ma do powiedzenia. To jest bardzo ważne. Sianna jest rozgoryczona. Wiem, że miała swoje powody, żeby nie pałać miłością do Beauclairskiego dworu. Choć oczywiście potępiam jej metody. O czym on mówi, Sianno? Dobrze wiesz o czym. Było ci na rękę, że mnie wypędzili, bo wiedziałaś, że dzięki temu tron przypadnie tobie. Chociaż to ja jestem starsza. Mogę zrozumieć ministrów. Oni nienawidzili mnie od dziecka i uważali, że nie będę się nadawała na księżną małżonkę. Nawet naszych rodziców rozumiem. Zawsze czułam, że oni po prostu się mnie bali, bo ja miałam odwagę być wolna. Ta wydumana klątwa była im wszystkim na rękę. Na tobie się najbardziej zawiodłam. A przecież byłaś moją ukochaną siostrzyczką. Teraz rozumiesz, Wiedźminie? Ona mnie zdradziła. Nie wiem, czy to mówić.
Mówisz teraz, że wszystkich rozumiesz. A przecież przyjechałaś tu, żeby się mścić. Bo zasługują na zemstę. Ale oni wszyscy nienawidzili mnie, odkąd pamiętam. A Anarietta kiedyś mnie rozumiała. Tylko na nią mogłam liczyć. Dlatego jej zdrada boli mnie najbardziej. Byłyście wtedy dziećmi. I jaśnie oświecona, i ty. Nie miałyście żadnego wpływu na to, co się działo. Mylisz się, Wiedźminie. Ona miała wpływ. Pamiętasz, moja droga siostro? Ten dzień, kiedy mnie wypędzili z pałacu? Owszem, to ja wtedy wpadłam na pomysł, żeby obrzucić nilfgardzką delegację rybimi pęcherzami, które dla śmiechu wypełniłyśmy zjełczałym łojem. Ale to ty w ostatniej chwili postanowiłaś się podpalić. Chciałaś mi zaimponować. I zaimponowałaś, przyznaję. Trafiłaś go prosto w tę obleśną łysinę. W życiu się tak nie uśmiałam. Ale kiedy przyszło do szukania winnych, nie pisnęłaś nawet słowa. Cała odpowiedzialność i cała kara spadły na mnie. To prawda. Nie stanęłam w twojej obronie. Za bardzo się bałam. Rada była jednogłośna. Wyliczyli wszystkie moje straszne przewinienia. Ucieczki z pałacu, rzekomo okrucieństwo i nieodpowiednie przyjaźnie. Wypędzili mnie. A ty, jedyna osoba, która mnie rozumiała, stchórzyłaś i w ogóle mi nie pomogłaś. Ani przedtem, ani potem. I nigdy nie próbowałaś mnie odnaleźć. To nieprawda. Szukałam cię. Słałam za tobą rycerzy. Zbierałam informacje. To ty nie chciałaś być znaleziona. Odkąd zniknęłaś, żyję ze świadomością, że cię zawiodłam. Przepraszam, siostrzyczko. Wybaczysz mi. Dobra, udało się. Wow, nieprawdopodobne. O, jak dobrze. Mamy dobre zakończenie, moi drodzy. W sumie urok całej tej ceremonii polegał na tym, że była dosyć krótka. No, może dla ciebie, bo szybko się zmyłeś. Oni tam pewnie dopiero się rozkręcają. Wiecznie pijane księstewko. Czyżbyś jednak nie przepadał za Tusą? To miejsce jest jak mocne wino, Geralt. Dobre, ale w małych ilościach. Jak znajdujesz ten samogon? Nie za mocny? Jest w sam raz. To zasługa tutejszej mandragory z gatunku Alrauna diabolis. Bulwy rosnące na okolicznych glebach wulkanicznych mają unikatowe właściwości smakowe i charakteryzują się niespotykanym ciemnobrunatnym zabarwieniem. Pasjonujące. Ale nie powiem, udał ci się ten bimber. Czekaj, czekaj. Właściwie to chętnie zebrałbym korzeni na zapas. Nie miałbyś ochoty mi potowarzyszyć? Teraz akurat naszła cię ochota na żniwa? Jest ciemno. Ach, Geralt. Nawet gdybym wspaniałomyślnie założył, że po prostu wyleciało ci z głowy, że jestem wampirem i nie potrzebuję światła, by widzieć, to nigdy nie uwierzę w to, że zapomniałeś, iż tobie też ciemności w niczym nie przeszkadzają. To co? Idziemy?
Skoro uważasz, że to taki dobry pomysł, to chodźmy. Ale chyba zapominasz o jednej rzeczy. Świeży korzeń mandragory z tego gatunku jest silnie toksyczny. Nawet dla Wiedźmina. Nic podobnego. Nie zdarza mi się zapominać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Proszę, oto rękawice i maska. Załóż je. To nic ci nie będzie groziło. Dzięki. No dobra. Idziemy. Załóż maskę i rękawice. Ale fajnie, powiem wam, naprawdę. Dobra, to będzie pewnie w fabularnych. Maska. I rękawice. Nastraja mnie marzycielsko. I o czym myślisz? O cyckach sukuba? Nie. Myślę na przykład, że wszystko może wyglądać interesująco, kiedy to odpowiednio oświetlić. Nawet stare truchło trupojada? Za grosz w tobie subtelności. Dobra, szukamy mandragory. Ta przynajmniej nie krzyczy tak jak w Harrym Potterze. A gdzie właściwie podział się wampir? Nie będzie łatwo go wytropić. W końcu to wampir. Używając wiedźmińskich zmysłów, znajdź Regisa. Gdzie ty się podziałeś? Oj, nie wiem, ale nie rozumiem, dlaczego mam go szukać w ogóle. Regis! Co to za zabawa wchowanego? Gdzie ty się podziałeś? Ale dziwnie. Czemu tu jest jakaś bruksa w ogóle? To jest dziwne bardzo. To nie jedna. Bruksy nazwał cię zdrajcą. Cóż, wampirzy kodeks honorowy jest bardzo prosty, wręcz trywialny. Albo jesteś z nimi bezwzględnie w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności, albo... Nie odpuszczą ci. Tak, nie odpuszczą. Ale szczęśliwie dla mnie obowiązuje jeszcze inna zasada, niepisana i równie trywialna, co ta pierwsza. Można ją zgrabnie zawrzeć w powiedzonku, co z oczu, to z serca. Dlatego odjeżdżam z Toussaint, pewnie na długo. Rozumiem. Wróćmy do ogniska. Mam ochotę napić się jeszcze trochę. Dobra, już pamiętam, o co chodzi. O, to jest ta scena. Pożegnalna, można powiedzieć. Niebywały bukiet. Łagodne rozwinięcie i zaskakujący finisz. Nie sądzisz? Niespecjalnie znam się na winach. No to najwyższa pora, byś zaczął się znać. W końcu winnica Corvo Bianco należy do ciebie. A tak na marginesie. Zostawiłem dla ciebie prezent w twoim nowym domu. Na szafce, obok łóżka. Dziękuję. A co to takiego? Drobiazg. Sądzę, że może ci się przydać do pozyskiwania mutagenów. Zastanawiałeś się w ogóle, co zrobisz z faktem posiadania winnicy? Odwiesisz miecze na kołek i poświęcisz się pielęgnacji winorośli? Sam jeszcze nie wiem. Może kiedyś skusi mnie żywot poczciwego plantatora. A może, kto wie, będę wolał wiedźmiński szlak i patrzenie nocą w gwiazdy nad traktem w towarzystwie potworów? O, powiało poezją. Co oczywiście przywodzi na myśl Jaska. A pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś całkiem niedaleko stąd,
schowani w jaskini, a wokoło szalała śnieżna zamieć? Jak mógłbym zapomnieć? Ruszaliśmy wtedy ratować Ciri z łap Wilgeforca. Tak. Choć akurat epizodu z Wilgeforcem nie wspominam najlepiej. A z tego, co pamiętam, to i nasz poprzedni pobyt w Beauclair był, rzekłbym, spokojniejszy. Wtedy wydawało nam się, że to takie księstewko z bajki, w którym jedynym problemem jest nie dość duża piwniczka na wino. Pozory, Geralt. Pozory zwyczajem mamunów i doplerów mylą. A właśnie, nigdy nie powiedziałeś, co właściwie stało się z Wilgeforcem. Zabiłem go, ale przyznaję, nie było łatwo. Wiesz już, dokąd zamierzasz odjechać? Dystans ma duże znaczenie. Myślałem o południu. Nilfgaard. A czemu nie? Nilfgaardczycy to nowoczesne społeczeństwo. Nikt już tam nie wierzy w wampiry. To może być bardzo przydatne dla zachowania inkognito. Ciekawy punkt widzenia. Wydaje mi się, że to jest ta scena, która jest taka bardzo podsumowująca. I ogólnie ta rozmowa z Regisem, w pewnym momencie zobaczycie takie zbliżenie na twarz Geralta i to jest takie zwieńczenie serii. Jakbyśmy jeszcze przeszli jedynkę na kanale, to byłoby to może bardziej odczuwalne. Ale chociażby przejście całego Wiedźmina 3 i obydwóch dodatków, z czego właśnie tu są na końcu, jest takie właśnie, wiecie, zamykające. I twórcy też przyznali już dużo lat temu, dużo czasu temu, bo wiadomo, dodatek wyszedł nie wiem ile lat temu, ale naprawdę wiele, bo sama podstawka ma chyba już ze 7 lat, czy nawet 8 będzie w tym roku, w maju chyba, no to... że to niby już będzie koniec historii Geralta i Wiedźmin 4, który się rzekomo szykuje, nie będzie go wcale dotyczył, więc myślę, że to jest moment, w którym z Geraltem się żegnamy. Nie chce mi się teraz nigdzie ruszać. Posiedźmy tu jeszcze trochę, druhu. Posiedźmy, przyjacielu, posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Tak, należy. To spojrzenie jest piękne. Moi drodzy, mamy napisy końcowe, które są z podstawki Wiedźmina Trójki, więc je sobie przewiniemy. Właściwie to chętnie poszedłbym do domu. Idź do domu, wszędzie dobrze. Nasze ostatnie zadanie fabularne już po napisach końcowych, które tym bardziej pokaże nam typowe zwieńczenie serii. Pojedziemy sobie tam na płotce. Sprawdzimy, jaką Regis nam zostawił niespodziankę, a może i znajdziemy jeszcze jakieś inne niespodzianki. Jak tylko natkniemy się na jakiś znacznik, to się przeniesiemy, a jeżeli nie, to po prostu pojedziemy sobie pod samą naszą winnicę za pomocą płotki i też będzie dobrze. Też będzie dobrze. Tylko płotka się oczywiście zacina. Powiem wam, że to po prostu czuć. To spojrzenie Geralta jest najbardziej wzruszającą rzeczą tutaj w Wiedźminie i ona osobiście napawa mnie bardzo dużym szczęściem. Przeniesiemy się do Corvo Bianco. Idź do domu. Damy radę się przenieść do winnicy, bo musimy się dostać pod same drzwi domu, więc zrobimy to już teraz. I zaraz się przekonamy, jakie niespodzianki czekają nas w naszym własnym domu, w naszej winnicy. Jak widzicie, płotka już tutaj jest. A my dowiedzmy się, co nas tutaj czeka. Jaśnie, panie. Przepraszam, że zakłócam spokój, ale do domu wdarła się jakaś osoba. Próbowałem ją powstrzymać, ale nie chciała słuchać. Kto to taki? Wybaczy pan, ale nawet nie raczyła się przedstawić.
Jak zawsze, bez zapowiedzi. Jak zawsze, piękna. Nawet nie spytasz, czemu przyjechałam? Ani jak cię znalazłam? Przecież i tak byś odpowiedziała wymijająco. Prawda. Kiedyś mi to przeszkadzało, te twoje tajemnice. Teraz wiem, że jeśli będziesz chciała mi coś powiedzieć, to powiesz. Bez pytania. Stęskniłam się za tobą, Geralt. Jak cholera. Chodź na zewnątrz. Potrzymamy się za ręce, popatrzymy w niebo. Jak w kiczowatym romansie, za dwie korony. A no właśnie, odwiedziła nas Yennefer i tutaj taka ciekawostka, mogą nas też odwiedzić inne osoby. Mianowicie, można nas odwiedzić Triss, jeżeli jesteśmy z nią w związku. Jeżeli Geralt wybierze sobie trójkąt i żadna kobieta z nim nie zostanie na stałe, bo będzie romansował w Wiedźminie 3 i z Yennefer, i z Triss, to przyjedzie do nas Ciri. A jeżeli by się nam zdarzyło złe zakończenie w grze, w którym rzekomo Ciri ginie, to przyjeżdża do nas Jaskier. Możemy teraz sobie z nią porozmawiać. Przywiozłaś ze sobą sporo książek. Pracujesz nad jakimś nowym zaklęciem? Bynajmniej. To żadne grymuary, tylko zwykłe czytadła. Imię Orchidei, jednoroczny wdowiec. Zawsze myślałem, że jesteś zbyt zajęta, żeby zajmować się czymś tak niepraktycznym jak literatura piękna. Bo byłam zajęta, a teraz nie jestem. Parę tygodni temu wstałam z łóżka i zorientowałam się, że nie wiem, co dalej. Nie mam żadnego planu, celu. I wiesz co? Spodobało mi się to. Wreszcie mogłam przestać myśleć o polityce i skupić się na tym, co jest ważne dla mnie. Dlatego przyjechałam tutaj. To też jest właśnie jako takie dobre zwieńczenie serii, że Geralt po prostu sobie tak spokojnie osiądzie w winnicy z ukochaną osobą, w tym przypadku z Yennefer, i życie będzie się toczyło bajkowo, tak jak Toussaint było stworzone. Podoba ci się w Toussaint? Krajobrazy są piękne, a miasteczka urokliwe, bez dwóch zdań. Ale? Ale to południowe słońce niezbyt współgra z moją garderobą. Krótko mówiąc, ugotować się można w tej czerni. A, może powinnaś rozważyć inne zestawy kolorów. Na przykład izabelinkowy i groszkowy. A perfumy wydestyluję z brukwi i stokrotek. Myślę, że po prostu będę się trzymać cienia, a ty będziesz przynosił mi słodzone napoje. W regularnych interwałach. Czego tylko sobie zażyczysz. Wiesz, nie wiedziałem, że to takie dziwne uczucie, mieć dom. Muszę przyznać, że nigdy nie wyobrażałam sobie ciebie w roli właściciela nieruchomości. Sam jestem trochę zaskoczony, ale nie żałuję. Jen, wtedy przed bitwą z Gonem, mówiłaś, że chciałabyś wyjechać ze mną na koniec świata. Ta winnica może być? Tak, chociaż czegoś mi tu brakuje. Mianowicie? Podpowiem ci. Jest duże, białe, cztery nogi, kategoria taksydermia. No tak. Jednorożec. Niech będzie. Możesz go tu przywieźć. Wiedziałam, że nie dasz się prosić. No tak. Myślałaś kiedyś, że przyjdzie taki dzień? Ty i ja. Cisza, święty spokój. Ptaszki ćwierkają. Aż żałuję, że wybierałam się tu do ciebie. Jak sójka za morze? Miałaś jakieś wątpliwości? Mam nadzieję, że nie. Bo wiesz, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Daj spokój. Nie jestem jak inne czarodziejki.
Dasz jej grzędę, ona myśli wyżej siędę. Oj, uważaj, co mówisz o konfraterkach, bo zły to ptak, co własne gniazdo kala. Masz rację. Nie dość, że przystojny, to jeszcze mądry. Trafiłeś mi się jak ślepej kurze ziarno. No tak, zaraza, tym razem wygrałaś. Aha! Skąd to się w ogóle wzięło? Te nasze pojedynki na przysłowia. Nie pamiętasz? Byliśmy na wernisażu w Banarta, a ty zacząłeś się wygłupiać z nudów. Pomyślałam wtedy, że twoje poczucie humoru jest tragiczne i rozczulające. Nigdy się nie zmieniaj, Geralt. Proszę. To co? Pogadamy później? Pewnie. Nigdzie się stąd nie ruszam. Okej. Z Yennefer możemy cały czas rozmawiać, natomiast ona ma te same kwestie dialogowe. Moi drodzy, no, udało nam się zakończyć dodatek Krew i Wino. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, za śledzenie serii. To już by było na tyle, jeżeli chodzi o Wiedźmina Trójkę. Już on się raczej na kanale nie pojawi. Ewentualnie może zaplanuję dla was bonusowy odcinek z pozostałymi zakończeniami, ale na razie jakoś bym się tym nie napawała, bo jestem troszeczkę już tą grą zmęczona. Ale to nie dlatego, że fabuła mnie dobiła, czy coś w tym stylu, czy mechaniki są złe. Tylko po prostu jest coś nie tak ze streamowaniem na Xboxie od aktualizacji Next Gen i po prostu to mnie delikatnie męczy, więc no na razie potrzebuję troszeczkę odwyku. Tak jak już wspomniałam, planuję kolejną serię jakąś z Gothica. Zobaczymy, czy to będzie jakiś mod do jedynki, czy do dwójki, czy to będzie odnośnie Bezimiennego, czy jakaś całkiem nowa historia. Jeszcze tego nie zaplanowałam, muszę troszeczkę to przemyśleć. Jeżeli wam się odcinek podobał, to zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie taką ochotę, co sądzicie o tym zakończeniu Wiedźmina. Czy też czujecie, że to jest takie zwieńczenie, czy też czujecie się tak dobrze, bo Geralt wreszcie osiadł się na stałe gdzieś, chociażby tutaj z Yennefer, czy u kogoś z Triss, czy nawet z Ciri mógł robić jakieś fajne rzeczy, tak jak za dawnych czasów, gdy była małą dziewczynką, albo ewentualnie cały czas wkurzać się na Jaskra za jego cudowne przygody. Cóż, dajcie znać, ja już lecę montować dla was ten film, trzymajcie się i do kolejnego. Cześć!